Wir wollen einen Abschnitt lesen aus Lukas 16. Przeczytajmy urywek z Ewangelii Łukasza z 16 rozdziału. Von Vers 1 bis 13. Od 1 do 13 wiersza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od 1 do 13 wiersza. Potem powiedział jeszcze do uczniów: był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamonom niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do swoich przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Der Herr spricht öfters in Gleichnissen zu den Jüngern. Pan często mówił w podobieństwach do swoich uczniów. Warum tut er das? Dlaczego on to czynił? Er will uns geistliche Belehrungen geben. On chce nam darować duchowe pouczenia. Und illustriert das an irdischen Vorgängen. I zilustrować je na podstawie rzeczy ziemskich. Und oft gibt er Gleichnisse in einem Zweier- oder Dreierpack. I często podawał podobieństwa w takim pakiecie, czyli dwóch albo trzech podobieństw. Diese Gleichnisse haben dann untereinander oft einen sehr engen Zusammenhang. I te podobieństwa między innymi mają też i bardzo ścisły związek ze sobą. In Kapitel 15 haben wir drei Gleichnisse, die zusammengehören. W 15 rozdziale tej Ewangelii mamy trzy podobieństwa, które można by razem ze sobą połączyć. Wir haben die suchende Liebe des Heilandes. My oglądamy tą miłość szukającą ze strony Zbawiciela. Auch die suchende Tätigkeit des Heiligen Geistes. Oglądamy tą czynność szukającego Ducha Świętego. Und die aufnehmende Liebe des Vaters. I oglądamy tą miłość przyjmującą tego miłującego Ojca. In Kapitel 16, in den gelesenen 13 Versen, w 16 rozdziale, w tych przeczytanych 13 wierszach, wird uns nun gezeigt,
wie diese gefundenen von Kapitel 15 jest nam pokazane, jak te rzeczy znalezione opisane w 15 rozdziale mit ihrem irdischen Besitz umzugehen haben. Obchodziły się z tą ziemską posiadłością. Und zwar wird uns ein Beispiel von dem Herrn gezeigt. A mianowicie jest tutaj nam pokazany przykład ze strony naszego Pana von einem Mann, dotyczący pewnego człowieka, der klug umgeht mit seinem irdischen Besitz. Męża, który bardzo mądrze postąpił ze swoją ziemską posiadłością. In dem nächsten Gleichnis, ab Vers 19 dieses Kapitels, a w następnym podobieństwie, które zaczyna się od 19 wiersza tego 16 rozdziału, wird uns ein anderer Mann gezeigt, pokazany nam jest jeszcze inny mąż, der gar nicht klug umgeht mit seinem irdischen Besitz, który nie postąpił mądrze ze swoją ziemską posiadłością. Und wir sollen jetzt aus diesen Gleichnissen lernen, a my mamy się z tych podobieństw nauczyć, wie wir unsere irdischen Güter zu verwalten haben. W jaki sposób my mamy zarządzać tym, co na tej ziemi posiadamy. Wahrscheinlich wird es vielen Zuhörern ähnlich ergehen wie mir. Prawdopodobnie wielu słuchaczom na tej sali podobnie się powodzi, jak i mnie samemu. Mir ist dieses Gleichnis viele Jahre sehr undurchsichtig gewesen. Bo dla mnie te podobieństwo przeczytane przez wiele lat było bardzo nieprzejrzyste. Bis ich mich aus gegebenem Anlass einmal intensiver damit beschäftigt habe. Aż do momentu, gdy z pewnego powodu zacząłem się intensywnie tym urywkiem zajmować. Und von daher ist es mir sehr wertvoll geworden. I od tego momentu ten urywek stał się dla mnie bardzo wartościowy. Vielleicht kann dieser Vortrag dazu dienen, dass es dem einen oder anderen im Blick auf dieses Gleichnis dann ähnlich ergeht. I być może akurat głoszenie słowa dzisiejsze pomoże niejednemu z nas na sali, aby podobnie się poczuł, tak jak i ja, gdy to rozważyłem w sercu. Der Herr spricht dieses Gleichnis zu den Jüngern. Pan mówi te podobieństwo do uczniów. Ich möchte betonen zu den Jüngern. Chciałbym to szczególnie podkreślić, do uczniów. In Kapitel 15, Vers 1 ist es etwas anders. Gdyż w 15 rozdziale, w pierwszym wierszu, sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Da spricht er zu Zöllnern und Sündern. Pan tam zwraca się do celników i do grzeszników. Und dass er hier zu Jüngern spricht, brauchen wir nochmal in der Betrachtung dieses Gleichnis zu einem späteren Zeitpunkt. A to, że on teraz zwraca się do swoich uczniów, będziemy potrzebowali jeszcze w trakcie tego rozważania w odpowiednim momencie. Und er sagt, da war ein gewisser reicher Mann. I on zaczyna, że opowiada, był pewien bogaty człowiek. Dieser reiche Mann ist ein Bild von Gott. Ten bogaty człowiek jest obrazem Boga. Und dieser reiche Mann hatte einen Verwalter. I ten bogaty człowiek miał swojego zarządcę. Dieser Verwalter ist einmal ein Bild von Israel. Ten zarządca z jednej strony jest obrazem Izraela. Und er ist zweitens ein Bild von jedem Menschen. A po drugie jest obrazem na każdego człowieka na ziemi. Wenn es Israel betrifft, jeśli to dotyczy Izraela, dann hatte Israel eine ganz besondere Verwaltung göttlicher Segnungen. To Izrael otrzymał szczególnego rodzaju zarządzanie tymi boskimi błogosławieństwami. Es war das einzigste Volk, zu dem Gott gesprochen hatte. Gdyż Izrael był jedynym ludem na tej ziemi, do którego Bóg przemawiał. Man konnte nur in dieser Sprache der Juden, der Hebräer mit Gott verkehren. I tylko w tym jednym języku hebrajskim można było mieć kontakt z Bogiem. Ich möchte mal eine Stelle anführen, die das sehr deutlich macht. Chciałbym przytoczyć jedno miejsce, które to bardzo dobitnie pokazuje. Wir lesen in Römer 9, ab Vers 4. Gdyż czytamy w liście do Rzymian w 9 rozdziale od 4 wiersza, dass ihnen die Sohnschaft war, den Juden, Rzymian 9, 4, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung,
Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu. Der Dienst, die Verheißung, die Väter und selbst Christus kam aus ihnen. I służba Boża i obietnice, a nawet jak wiersz 5 mówi, z których i pochodzi Chrystus według ciała. Aber Israel hatte gleichsam die Habe Gottes verschwendet. Ale jednocześnie okazało się, że Izrael te dobra Boże roztrwonił. Und Gott musste schon im Propheten Hosea über sie sagen. I Bóg musiał już o nich w księdze proroka Ozeasza powiedzieć. Ihr seid jetzt Lo Ruhama, Hosea 1, Vers 9. Und ihr seid Lo Ami. Ihr seid nicht mehr mein Volk. Ihr seid die nicht Begnadigten. I tam czytamy. 1, Vers 9. Tam czytamy w księdze Ozeasza w 1 rozdziale, w 9 wierszu. I rzekł Pan: daj mu na imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Aber nicht nur Israel hatte, um mit diesen Worten zu reden, die Habe verschwendet. Ale nie tylko Izrael, mówiąc dalej tym samym językiem, roztrwonił te dobra Boże. Auch jeder Mensch hatte von Gott Fähigkeiten bekommen, von dem Schöpfer Gott. Również każdy człowiek otrzymał od Boga Stwórcy takie zdolności. Natürliche Fähigkeiten. Takie naturalne jego zdolności. Intelligenz. Inteligencję. Gedächtnis. Pamięć. Praktische Fähigkeiten. Umiejętności praktyczne. Geistige Fähigkeiten. Duchowe umiejętności. Um sie zur Ehre des Schöpfers einzusetzen. Aby je wykorzystać ku chwale Stwórcy. Aber auch darin hat der natürliche Mensch versagt. I w tym człowiek cielesny, naturalny człowiek zawiódł Boga. Der jüngere Sohn von Kapitel 15. Gdyż oglądamy to w tym 15 rozdziale Łukasza, gdy ten młodszy syn ojca, von ihm wird gesagt in Vers 13 am Ende, dass er ausschweifend lebte und alles verschwendet hatte. Czytamy pod koniec 13 wiersza w 15 rozdziale, że roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Also die Fähigkeiten des Menschen nach Geist, Seele und Leib hat er nicht zur Ehre Gottes eingesetzt. A więc te dary Boże, te zdolności w ciele, w duchu i w sercu on nie użył ku chwale Bożej. Nun zieht Gott ihn zur Rechenschaft. I tak teraz Bóg pociąga go do odpowiedzialności. Und er sagt, was ich von dir höre, ist böse. I tu w naszym urywku tu czytamy o tym, że Bóg zwraca się do zarządcy, że to, co ja o tobie słyszę, to jest złą rzeczą. Du kannst nicht mehr Verwalter sein. Już nie będziesz mógł być dłużej zarządcą. Er verurteilt also sein verschwenderisches Tun. A więc on tutaj osądza jego czyny trwoniące jego majątek. Daraufhin stellt der Verwalter in Vers 3 Überlegungen an. I na to ten zarządca teraz sam w sobie zaczął myśleć, co czytamy w wierszu 3. Das ist normal. Rzecz to normalna. Er überlegt, wie kann ich die Folgen meines Tuns abändern oder mildern. I zastanawia się, w jaki sposób te następstwa moich czynów teraz mogę odmienić albo przynajmniej złagodzić. Er überlegt und er möchte dann handeln. On zastanawia się i chciałby zadziałać. Was soll ich tun, sagt er. I pyta samego siebie, co ja teraz pocznę. Er macht sich also jetzt schon etwas Gedanken über die Zukunft, über die Folgen. A więc on już teraz zaczyna się zastanawiać nad przyszłością i nad skutkami swoich czynów. Und dann kommt er zu einer Feststellung. I on dochodzi do pewnego wniosku. Und er sagt am Ende von Vers 3. I on mówi pod koniec tego trzeciego wiersza. Zwei Dinge. O dwóch rzeczach. Zu graben vermag ich nicht. Nie mam siły, aby kopać. Und zu betteln schäme ich mich. A żebrać się wstydzę. In der ersten Aussage sagt er die Wahrheit. W
pierwszej tej części wypowiedzi on mówi prawdę. Und in der zweiten Aussage will er etwas, was er wohl tun könnte, nicht tun. A to w drugiej części, co praktycznie mógłby wykonywać, to okazuje się, że on w ogóle tego nie chce czynić. Ich möchte diesen Satz einmal mit Römer 5, Vers 6 anders ausdrücken. Ja chciałbym te jego zdanie teraz wyrazić słowami, jakie czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 6 wierszu. Rzymian 5, 6. Zu graben vermag ich nicht, meint, das kann ich nicht, dazu bin ich kraftlos. Nie mam siły kopać, to on ma na myśli, że ja jestem w tym względzie bezsilny, niezdolny do tego. Römer 5, Vers 6 sagt, dass wir kraftlos waren. Tak też i Rzymian 5, rozdział 6, wiersz mówi, gdy jeszcze byliśmy słabi. Das heißt, ich kann mit eigener Kraft die Situation nicht ändern. A to oznacza nic innego jak to, że ja tej sytuacji własnymi siłami nie jestem w stanie zmienić. Wenn doch nur jeder zu dieser Einsicht käme. Oby każdy człowiek do takiego poznania doszedł w swoim życiu. Aber die zweite Aussage ist verhängnisvoll. Ale druga część jego wypowiedzi pociąga bardzo poważne skutki za sobą. Er bekennt seine Kraftlosigkeit und völlige Ohnmacht, das ist richtig. On wyznaje swoją bezsilność i niemoc i dobrze, że tak zrobił. Aber die Gnade will er nicht. Ale łaski on nie chce. Denn er sagt, zu betteln schäme ich mich. Gdyż powiedział, żebrać się wstydzę. Gnade will ich nicht. Nie chcę łaski. Gnade muss erbeten sein. Bo łaska musi być wyproszona. Wenn ich Gnade in Anspruch nehme, bekenne ich, dass ich selbst völlig kraftlos bin. Jeśli ja chcę z łaski skorzystać, to muszę przy tym również i przyznać, że jestem w pełni bezsilny. Das ist im Großen und Ganzen das Urteil vieler Menschen. To jest właśnie ocena, do której dochodzi w tym świecie bardzo wielu ludzi. Aber dann nimmt das Gleichnis in Vers 4 eine etwas unerwartete Wendung. Ale to podobieństwo, począwszy od czwartego wiersza, zmienia się w sposób nieoczekiwany. Jetzt macht sich dieser Mann eindeutig Gedanken über die Zukunft. Tak, teraz dopiero rzeczywiście ten mąż zaczyna się zastanawiać co do swojej przyszłości. Genau das hat der reiche Mann im nächsten Gleichnis nicht getan. Właśnie tego nie uczynił ten bogaty człowiek, który jest opisany w następnym podobieństwie. Und ich glaube, dass in diesem Vers der Knackpunkt zum Verständnis dieses Gleichnisses liegt. I ja uważam, że w tym czwartym wierszu właśnie zawarty jest ten klucz do zrozumienia całego podobieństwa. Die meisten Menschen leben nach dem Motto: heute lebe ich und morgen sterbe ich. Bo większość ludzi żyje według tego motto: dzisiaj żyję, a jutro umrę. Sie denken nicht nach über die Zukunft. Oni nie zastanawiają się nad przyszłością. Aber dieser Mann tut das wohl. Ten człowiek zaczął się zastanawiać, on to uczynił. Und deshalb war er klug. I to dlatego właśnie był mądry. Er war nicht gerecht, aber er war klug. On nie był sprawiedliwy, ale był mądry. Und der Herr verurteilt auch nicht seine Ungerechtigkeit, er belohnt nicht seine Ungerechtigkeit. I Pan również nie pochwalił jego niesprawiedliwości. Er verurteilt sie. Tą niesprawiedliwość Pan właśnie osądził. Aber er lobt seine Klugheit. Ale Pan pochwalił jego mądrość. Er denkt zwar nur nach an seine irdische Zukunft. Wprawdzie ten człowiek myślał o swojej ziemskiej przyszłości. Aber immerhin an die Zukunft. Ale zawsze to przecież była przyszłość. Wir werden später lernen, dass wir für die himmlische Zukunft lernen müssen. My później poznamy, że my powinniśmy o tej późniejszej przyszłości, o niebie myśleć. Er wollte, dass nach der Zeit seiner Verwaltung, wenn er enthoben war, ten człowiek po tym czasie swojego szafarstwa
gdy już zostanie z tego szafarstwa zdjęty, er aufgenommen wurde in ihre Häuser, das heißt in die Häuser der Schuldner. On zapragnął być przyjęty do domów ludzi, którzy dotychczas byli dłużnikami jego pana. Und jetzt tut er etwas dafür, damit das geschehen kann. I teraz on zaczyna coś czynić, aby rzeczywiście się to tak stało. Er ruft jeden einzelnen Schuldner herbei. On zaczął wzywać pojedynczo wszystkich dłużników swojego pana. Wie viele das waren, steht nicht hier. Ilu ich było, tutaj nie jest napisane. Aber zwei Beispiele werden erwähnt. Ale dwa przykłady są tutaj wspomniane. Der erste schuldete 100 Bart Öl, das sind knapp 4000 Liter Öl. Pierwszy z nich był winny około 100 baryłek oliwy, czyli to jest mniej więcej około 4000 litrów oliwy. Und er erlässt ihm die Hälfte der Schuld. I ten zarządca odpuszcza mu połowę tego długu. Der zweite schuldet 100 Kor Weizen, das sind knapp 40.000 Liter Weizen. Ten drugi człowiek był winny około 100 korców pszenicy, to jest około 400 tysięcy litrów pszenicy. Und er erlässt ihm ein Fünftel. I zarządca odpuszcza mu jedną piątą tego długu. Das heißt, er handelt mit dem Gut eines anderen. To znaczy, że on zaczął tutaj zarządzać dobrami kogoś innego. Er macht sich mit dem, was ihm selbst gar nicht gehört, Freunde bei anderen. On rzeczami, które należały do kogoś innego, pozyskiwał sobie przyjaciół wśród innych ludzi. Er bereichert nicht sich selbst. On nie wzbogacał siebie samego. Aber er handelt ungerecht mit dem Besitz seines Herrn. Ale niesprawiedliwie obchodzi się z posiadłością swojego pana. Er opfert zeitliche Vorteile für zukünftige Segnungen. On ofiaruje te czasowe zyski dla swojego błogosławieństwa przyszłościowego. Und nachdem das in Vers 8 bekannt wurde, i gdy to objawiło się, co czytamy w wierszu 8, jetzt sollten wir genau lesen. I teraz powinniśmy to dokładnie czytać. Heißt es, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę. Niestety u nas jest, że przebiegle postąpił, a powinno być, że mądrze postąpił. Noch einmal, er lobt nicht die Ungerechtigkeit. Jeszcze raz powtarzam. Pan Jezus nie pochwalił tej niesprawiedliwości, sondern er lobt seine Klugheit. On pochwalił jego mądrość. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Gdyż synowie tego świata są mądrzejsi, powinno być, my mamy przebieglejsi, mądrzejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Das ist ein sehr schwieriger Vers. Sam w sobie ten wiersz jest bardzo trudnym. Wieso sind die Söhne dieser Welt klüger als die Söhne des Lichts? Dlaczego synowie tego świata są mądrzejsi niż synowie światłości? Die Söhne dieser Welt, das sind die Söhne dieses Zeitlaufs, das sind die Ungläubigen. Synowie tego świata to są ludzie obecnego czasu, ludzie światowi. Aber sie haben gegenüber ihren eigenen Genossen keine Skrupel. Są ludźmi, którzy nie mają żadnych skrupułów w stosunku do swojego bliźniego. Sie haben keine Hemmungen, sie übers Ohr zu hauen. Versteht man das? Nie mają żadnych skrupułów, aby kogoś podejść. Sie scheuen nicht zurück, sie zu betrügen. I nie wzbraniają się, aby kogoś oszukać. Das tun die Söhne des Lichts nicht. Przecież tak nie czynią synowie światłości. Und von der Seite des weltlichen Betrachters aus sind sie darin einfach klüger. I dlatego ze strony patrzenia obserwatora światowego, z zewnątrz stojącego, synowie tego świata są mądrzejsi niż synowie światłości. Handeln ohne Hemmungen zu ihrem eigenen Vorteil.
bo nie mają żadnych względów na osobę, jeśli chodzi o ich własne zyski. Und jetzt sagt der Herr in Vers 9. I teraz Pan mówi w wierszu 9. Und ich sage euch. A ja wam powiadam. Wem sagt er jetzt das? Do kogo Pan Jezus to teraz powiedział? Den Jüngern. Do uczniów. Solche, die schon Beziehungen zu ihm hatten. A więc tacy, którzy mieli łączność z Panem. Er spricht also nicht Ungläubige an, sondern die gläubigen Jünger spricht er an. A więc Pan zwraca się nie do ludzi niewierzących, tylko do wierzących uczniów. Das war die Beziehung zu Vers 1. Taki jest związek tego z wierszem pierwszym. Er sprach das Gleichnis zu den Jüngern. Bo tam żeśmy czytali, że podobieństwo to powiedział do uczniów swoich. Warum betone ich das so stark? Dlaczego ja to tak mocno podkreślam? Um deutlich zu machen, dass es hier nicht um Evangeliumsverkündigung geht. Aby dobitnie to pokazać, że w tym podobieństwie nie chodzi o ogłoszenie Ewangelii. Der Ungläubige kann sich nicht mit dem ihm anvertrauten irdischen Gut den Himmel erkaufen. Das ist nicht die Lehre. Tutaj nie chodzi o taką naukę, że człowiek niewierzący nie może sobie tym, co posiada, swoimi dobrami wykupić miejsce w niebie. Nicht was muss ich tun, Herr, um ewiges Leben zu ererben. Tu nie pyta ten człowiek, Panie, co mam czynić, aby pozyskać życie wieczne. Durch soziale Hilfeleistungen und gutes Tun im Sinne vieler Menschen kann man sich den Himmel nicht erwerben. Bo działając na płaszczyźnie socjalnej, aby pomagać wielu ludziom, nie można sobie w ten sposób wykupić miejsce w niebie. Aber mir und dir als Gläubigen wird gesagt. Ale to do mnie i do ciebie, jako do ludzi wierzących, jest powiedziane. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Zyskujcie sobie przyjaciół Mammonom niesprawiedliwości. Damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Und jetzt merken wir den Unterschied zu dem damaligen Verwalter. I teraz dopiero zauważamy różnicę w stosunku do ówczesnego zarządcy. Der damalige Verwalter sorgte für eine gute irdische Zukunft. Ten ówczesny zarządca troszczył się o swoje dobre powodzenie tutaj na tej ziemi. Wir verwenden die irdischen Güter für eine himmlische Zukunft. Ale my wykorzystujemy te dobra ziemskie, aby w celu pozyskania tych dóbr wiecznych. Für uns geht es um ewige Hütten. W stosunku do nas to chodzi o te wieczne przybytki. Jetzt kommt eine ganz entscheidende Frage. I teraz powstaje bardzo decydujące pytanie. Wo machen wir uns Freunde? Und wen machen wir uns zum Freund? Gdzie my pozyskujemy sobie przyjaciół i kogo czynimy swoimi przyjaciółmi? Die Antwort bekommen wir, wenn wir fragen, wer nimmt uns auf in die ewigen Hütten? Odpowiedź na to uzyskamy, jeżeli się zastanowimy nad pytaniem, kto nas przyjmie do wiecznych przybytków? Gott nimmt uns auf, oder der Herr nimmt uns auf in die ewigen Hütten. Bóg nas przyjmie, albo Pan nas przyjmie do tych wiecznych przybytków. Die Antwort ist also, wir machen uns Freunde im Himmel. A więc odpowiedź na to brzmi, my czynimy sobie przyjaciół w niebie. Und wir machen uns Gott oder dem Herrn Jesus zum Freund. I my czynimy sobie Boga albo Pana Jezusa swoim przyjacielem. Dieser Vers meint also nicht, dass wir hier als Gläubige auf der Erde Bestechungsgelder bezahlen, damit wir einen Konferenzraum bekommen. Ten wiersz nie ma na myśli, abyśmy tutaj na tej ziemi w trakcie naszego życia za pomocą łapówki pozyskiwali salę konferencyjną, żeby zrobić tą konferencję. Wir zahlen also nicht irdische Güter, um andere zu beeinflussen, uns Gutes zu tun. My nie płacimy ziemskimi dobrami, aby kogoś nakłonić do tego, aby nam dobro wyświadczał. Sondern wir setzen unsere irdischen Güter, die uns ja auch nicht gehören,
Ale my mamy zastosować nasze ziemskie dobra, które tak czy tak i do nas nie należą, die uns auch nur zur Verwaltung anvertraut worden sind, dobra, które zostały nam tylko darowane, abyśmy nimi zarządzali, wir setzen sie so ein, my je tak wykorzystujemy, oder wir verwalten sie so, albo my mamy nimi tak zarządzać, dass der Herr seine Billigung dazu geben kann, aby Pan mógł dać swoją pochwałę do naszego działania. Und jetzt möchte ich mal einige Stellen aus der Bibel aufzeigen, wie das machbar ist. I chciałbym na podstawie kilku miejsc Biblii pokazać, jak należałoby to wykonywać. Zunächst einmal Philipper 4. Najpierw z listu do Filipian, 4 rozdziału. Da heißt es in Vers 18. 4 rozdział listu do Filipian, 18 wiersz. Dass Paulus sagt über die Philipper. Paweł tutaj mówi o Filipianach. Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ja zaś poświadczam, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż potrzeba. Ich bin erfüllt, da ich von Epafroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. Einen duftenden Wohlgeruch. Przyjemną wonność. Ein angenehmes Opfer. Ofiarę mile widzianą. Die Philipper hatten ihre irdischen Güter. A więc Filipianie wykorzystali swoje ziemskie dobra, die sie zu verwalten hatten, dobra, którymi oni mieli zarządzać, dazu verwandt dem Apostel Paulus, der gefangen war, etwas mitzuteilen. Wykorzystali do tego, aby temu apostołowi, który był w tym czasie uwięziony, przesłać dar, aby i on mógł z tego skorzystać. Und wie Gott dieses Werk beurteilt, i jak Bóg to dzieło ocenia, das haben wir gelesen. To żeśmy przed chwilą przeczytali. Das war ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig, ein duftender Wohlgeruch für Gott. To była wonność przyjemna, to był miły dar dla Boga. Der Herr legte gleichsam auf das Tun der Philipper billigend seine Hand. Pan tutaj na ten czyn tych Filipian kładzie przyzwalającą i pochwalającą dłoń. Hat ihnen gleichsam gesagt, so war es recht, das habt ihr gut gemacht mit euren Gütern. I mówi do nich, tak, to było prawidłowe, co żeście uczynili ze swoimi dobrami. Und so haben sie sich Freunde im Himmel gemacht. I oni w ten sposób pozyskali sobie przyjaciół w niebie. Sie haben klug gehandelt mit ihren irdischen Gütern. Oni mądrze działali ze swoimi ziemskimi dobrami. Mal eine zweite Stelle noch. Jeszcze drugie miejsce. Efezjan 4. Efezjan, 4 rozdział. Vers 28. 28 wiersz. Da heißt es, dass wir arbeiten sollen mit unseren Händen und wirken sollen, und zwar das Gute, um dem Bedürftigen etwas mitzuteilen. Efezjan, 4 rozdział, 28 wiersz, druga linijka. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Warum arbeiten wir? Dlaczego my pracujemy w zasadzie? Damit wir unser Einkommen haben, unsere Familie ernähren können. Po to, abyśmy mieli nasz przychód, abyśmy mogli naszą rodzinę wyżywić. Das ist alles richtig, wir sollen für die eigenen Familienangehörigen sorgen, für die Hausgenossen. Tak, to jest właściwe. Powinniśmy się troszczyć o domowników naszego domu. Aber hier wird uns ein anderer Beweggrund angegeben. Ale tu w tym wierszu podawany jest nam inny powód naszej pracy. Um dem Bedürftigen mitzuteilen. Abyśmy mogli udzielać temu, kto jest w potrzebie. Wenn wir das tun, jeżeli to będziemy czynili, machen wir uns Freunde im Himmel mit dem ungerechten Mammon. To będziemy pozyskiwali sobie przyjaciół w niebie za pomocą mamony niesprawiedliwości. Noch eine Stelle aus Galater 6. Jeszcze jedno miejsce z Galacjan, z 6 rozdziału.
List do Galatian, 6. rozdział, Vers 9. 9. wiersz. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Auch Vers 10 noch, wir haben Gelegenheit, Gutes zu tun. I wiersz 10 do tego, przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Gegenüber allen und am meisten gegen die Hausgenossen des Glaubens. W stosunku do wszystkich, ale najwięcej domownikom wiary. Und dann noch eine weitere Stelle in 1. Timotheus 6. I jeszcze jedno miejsce z pierwszego listu do Tymoteusza ze 6. rozdziału. Und diese Stelle wirft sehr viel Licht auf unseren Abschnitt. I to miejsce rzuca bardzo wiele światła na nasz przeczytany urywek z Ewangelii Łukasza 16. Da steht in Vers 18, dass wir Gutes tun können und reich sein sollen an guten Werken, freigebig, mitteilsam. Czytamy pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 18 wiersz. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Jetzt kommt Vers 19. I teraz następuje wiersz 19. Indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Genau das ist die Bedeutung von unserem 9. Vers. Dokładnie takie jest znaczenie naszego 9. wiersza z 16. rozdziału Łukasza. Nun bezeichnet der Herr diesen irdischen Besitz als ungerechten Mammon. Ale Pan nazywa tą ziemską posiadłość tą mamoną niesprawiedliwości. In Vers 11 wird das nochmal gesagt. W wierszu 11 jeszcze raz to jest powtórzone. Mammon ist ein etwas abwertender Ausdruck für irdischen Besitz. Mamona to jest wyrażenie takie pogardliwe dla ziemskich dóbr. Warum wird er ungerecht genannt? Dlaczego jeszcze ta mamona jest nazywana niesprawiedliwości? Das ist nicht ganz einfach. Nie jest to łatwe wytłumaczyć. Ich habe den Eindruck, dass diesem irdischen Reichtum ein gewisser Geschmack anhaftet. Ja mam takie wrażenie, że do tych dóbr ziemskich przyczepiony jest albo połączony z nimi jest pewien smak. Und dieser Geschmack heißt Ungerechtigkeit. Albo posmak, lepiej po polsku, a ten posmak nazywa się niesprawiedliwość. Warum wohl? Dlaczego tak to jest? Ich möchte drei Begründungen geben. Ja chciałbym podać trzy uzasadnienia. Oft wird er auf ungerechte Weise erworben. Bo często te dobra są pozyskiwane w niesprawiedliwy sposób. Zweitens wird er von ungerechten Menschen verwaltet. Po drugie, jest te dobra są zarządzane przez niesprawiedliwych ludzi. Und drittens wird er oft zu ungerechten Zielen verwandt. A po trzecie, bardzo często dobra ziemskie są wykorzystywane w niesprawiedliwych celach. Und dieser Geschmack haftet ihm auch dann noch an. I ten posmak jeszcze dalej jest przyczepiony do tego dobra ziemskiego. Wenn er von Gläubigen verwaltet wird. Nawet wtedy, gdy jest zarządzane te dobro przez wierzących. Ich sage, der Geschmack haftet ihm an. Ja powiedziałem to celowo, ten posmak jest przyczepiony. Das bedeutet nicht, dass der Gläubige ihn ungerecht erworben hat. Ale to wcale nie oznacza, że niewierzący pozyskał te dobra ziemskie w niesprawiedliwy sposób. Das bedeutet auch nicht, dass er ungerecht damit umgeht. To wcale nie oznacza, że wierzący się w niesprawiedliwy sposób obchodzi z tymi dobrami. Das bedeutet auch nicht unbedingt, dass er ihn zu ungerechten Zielen einsetzt. I to też wcale nie musi oznaczać, że wierzący będzie wykorzystywał te dobra w niesprawiedliwym celu. A wenn der Herr ihn so nennt, lassen wir es einfach mal so stehen. Ale jeżeli Pan nazywa te dobra ziemskie w ten sposób, zostawmy to tak, niech tak będzie nazwane. Aber dieser Mann damals hat damit so gehandelt, dass es eine gute Zukunft für ihn gab. Ale ten zarządca tymi rzeczami ziemskimi tak zarządzał, aby one mu przygotowały
przyjemną, dobrą przyszłość. Wir haben gelernt, dass wir ihn verwalten können für unsere Belohnung im Himmel. My żeśmy się nauczyli, że mamy nimi tak zarządzać, abyśmy otrzymali nasze wynagrodzenie w niebie. Nun, er geht zu Ende, steht hier. Dieser Mammon geht zu Ende. I tutaj jest jeszcze też i wspomniane, że ta mamona też i się skończy w wierszu 9 w środku. Er kann auf verschiedene Weise zu Ende gehen. Te dobra ziemskie w różny sposób mogą się skończyć. In Vers 22 unseres Kapitels starb der reiche Mann. Da war er für ihn zu Ende. W wierszu 22 tego rozdziału oglądamy, że ten bogaty człowiek zmarł, a więc i te dobra dla niego straciły swoją wartość. Er kann auch auf andere Weise zu Ende gehen, durch irgendwelche wirtschaftlichen Ereignisse. Również i dobra ziemskie mogą stracić swoją wartość poprzez jakieś gospodarcze wydarzenia. Und dann können wir ihn nicht mehr verwalten. I wtedy nie będziemy mogli nimi zarządzać. Deshalb sollten wir die Zeit nutzen, wo er uns zur Verfügung steht. I dlatego powinniśmy ten czas wykorzystywać, dopóki te dobra jeszcze mamy do dyspozycji. Und dann kommt diese herrliche Belohnung. Wir werden aufgenommen in die ewigen Hütten. A potem następuje te wspaniałe wynagrodzenie, bo będziemy przyjęci do wiecznych przybytków. Das heißt, unser Verhalten zog die Anerkennung des Himmels auf sich. To znaczy, że nasze zachowanie pociągnie za nami uznanie nieba. Ich möchte dann noch einen Vers zu diesem 9. Vers zitieren aus Matthäus 6. Chciałbym jeszcze co do tego 9. wiersza wiersz zacytować z Ewangelii Mateusza z 6. rozdziału. Da steht in dem bekannten Vers 20. Tam w tym znanym 20. wierszu jest napisane: Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ewangelia Mateusza, 6. rozdział, 20. wiersz. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Wenn wir das daraus gelernt haben, so umzugehen mit unseren irdischen Gütern, dann haben wir wirklich dieses Gleichnis verstanden. Jeżeli żeśmy się nauczyli w ten sposób obchodzić się z tymi ziemskimi dobrami, jakie zostały oddane do naszej dyspozycji, to oznacza, że żeśmy zrozumieli i nauczyli się dla siebie samego z tego podobieństwa. In den Versen 10 bis 12, a w wierszach od 10 do 12, macht der Herr jetzt vier interessante Gegenüberstellungen. Tu teraz Pan przedstawia nam interesujące zestawienia. Und in diesen Versen verurteilt er noch einmal das ungerechte Verhalten des Verwalters. I w tych wierszach on jeszcze raz osądza niesprawiedliwe postępowanie tego zarządcy. Er sagt, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Das ist die erste Gegenüberstellung. Pierwsze przeciwstawieństwo to jest w tym 10. wierszu, druga połowa. Kto w najmniejszym jest, przepraszam, na początku tego wiersza, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. Es ist interessant einmal zu erkennen, wie er diesen irdischen Besitz bezeichnet. Jest to interesujące, w jaki sposób też i tutaj ta ziemska posiadłość została określona, nazwana. Ich liste das mal auf. Ja chciałbym to teraz wyszczególnić. Die vier Gegenüberstellungen beginnen schon in Vers 9. Te cztery zestawienia przeciwstawne sobie zaczynają się już w wierszu 9. Er geht zu Ende. Ta posiadłość ziemska kończy się kiedyś. Zweitens ist es das geringste, Vers 10. Po drugie, jest kto wierny jest w najmniejszej sprawie, wiersz 10. Drittens, Vers 11, ist es ungerechte Mammon. W wierszu 11 ta niesprawiedliwa mamona. Und viertens, Vers 12, ist es das Fremde. I czwarta rzecz w wierszu 12. Jeśli byliście wierni w sprawie obcej albo cudzej. Das himmlische, geistliche, ewig bleibende. To, co jest niebiańskie, co jest duchowe i wiecznie trwające. Ist das viele, Entschuldigung, ist das ewige, Ende von Vers 9.
To jest tym, tą rzeczą, która jest wieczna, to jest właśnie koniec 9 wiersza. Ist das viele von Vers 10? To jest rzeczą, która jest wielka w połowie 10 wiersza. Ist das wahrhaftige von Vers 11? Jest tą rzeczą, która jest prawdziwa pod koniec 11 wiersza. Und ist das eure von Vers 12? I jest tą rzeczą, która jest naszą własną, koniec 12 wiersza. Zum zweiten Vergleich in Vers 10. Co do tego drugiego porównania w wierszu 10. Ist dieser irdische Besitz für uns auch das geringste? Czy ta ziemska posiadłość również i dla nas jest taką najmniejszą, najmniej znaczącą? Oder geben wir ihm einen anderen Stellenwert? Albo może my przypisujemy jej inną wartość. Ein jeder mag sich für sich die Antwort geben. Każdy z nas może sobie w tym względzie dla siebie samego dać odpowiedź. Und wir werden ermuntert, in diesem geringen treu zu sein. I jesteśmy też zachęcani, abyśmy w tym, co jest niewielkie, byli wiernymi. Damit wir auch in den großen Sachen, in dem vielen, göttlichen, geistlichen Bereich treu sein können. Abyśmy w tych wielkich rzeczach, w tych Bożych rzeczach, w tych duchowych rzeczach okazali się wiernymi. Wenn wir in dem wenigen irdischen untreu sind oder ungerecht sind, jeżeli my w tych małych rzeczach, w tych ziemskich rzeczach jesteśmy niewiernymi, können wir auch keine guten Verwalter in irdischen Dingen, in geistlichen Dingen sein. Nie możemy być też i dobrymi zarządcami w tych duchowych rzeczach. Wenn der ungerechte Mammon von uns nicht treu verwaltet wird, dritter Vergleich. Trzecie porównanie, jeżeli ta mamona niesprawiedliwości w niewłaściwy sposób jest przez nas zarządzana, wird der Herr uns auch das Wahrhaftige, das Wirkliche nicht anvertrauen. To też i Pan nie powierzy nam tej, która jest prawdziwa, tej, która jest ta rzeczywista. Mir ist im Blick auf diesen Vergleich das Beispiel eingefallen von Elisa. W związku z tym właśnie porównaniem przypomina mi się przykład Elizeusza. Oder war es Elia, ich weiß nicht gerade. Pflügte mit 12 Jochrindern. Albo to był... Stimmt doch, ja? Elisa. Ja. Elizeusz. On orał swoje pole, mając zaprzężonych 12 wołów do zaprzęgu do pługa. Er ging also mit dem geringen irdischen treu um. 12 Jochrinder, sind 24 Stück Vieh. Damit pflügen, das ist eine Kunst. A więc on tymi niewielkimi rzeczami, które stały mu do dyspozycji, tymi zaprzęgami tych wołów, a to wcale nie była taka błaha rzecz, aby kierować zaprzęgiem złożonym z 2 razy 12 wołów, czyli 24 wołów. On wiernie tym się posługiwał. Mądrze, umiejętnie posługiwał się. Und einen solchen Mann konnte Gott benutzen, um dann auch in geistlichen Dingen ein treuer Arbeiter für ihn zu sein. I takiego męża Bóg mógł wykorzystać, aby w tych rzeczach duchowych on mógł okazać się wiernym. Untreue Männer in irdischen Lebensbereichen wird Gott nicht benutzen können, um in geistlicher Hinsicht für ihn eingesetzt zu werden. Niewiernych ludzi, którzy są niewierni w zarządzaniu tymi posiadłościami ziemskimi, Bóg nigdy nie będzie mógł wykorzystać, aby byli również też w Jego służbie zarządcami tych duchowych rzeczy. Und dann nennt er diesen irdischen Besitz im vierten Vergleich auch noch das Fremde. I w czwartym porównaniu on też i tą ziemską posiadłość nazywa rzeczą obcą albo cudzą, wiersz 12. Das bestätigt noch einmal den Gedanken, dass es uns nicht gehört. I to jeszcze raz potwierdza tą myśl, że te rzeczy nam, do nas nie należą. Es ist uns lediglich übergeben worden oder anvertraut worden. Ona została nam tylko i wyłącznie powierzona, abyśmy nią zarządzali. Paulus nennt diese Dinge in Philipper 3, Vers 8. Paweł nazywa te rzeczy w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 8 wierszu.
dass er das für Verlust achtete, was ihm an irdischen Vorzügen zugefallen war. On traktuje to za szkodę albo za stratę, to co z tych ziemskich rzeczy mogło mu być przypisane. Es war für ihn wirklich das Fremde. Rzeczywiście, te rzeczy były dla niego obce. Und dann bekam er in Christus das, was ihm wirklich eigen wurde, das Eure. A wtedy on otrzymał to, co mogło się stać rzeczywiście jego własnością ze strony Chrystusa. Tak jak czytamy w 12 wierszu, została mu powierzona ta rzecz cudza. Dazu noch einen, przepraszam, rzecz własna, koniec 12 wiersza. Dazu noch eine Bestätigung aus 1. Korinther 3. Jeszcze jedno potwierdzenie z 1. listu do Koryntian, z 3. rozdziału. Da heißt es in Vers 21. Tam jest napisane w 21. wierszu. Denn alles ist euer. Gdyż pod koniec, gdyż wszystko jest wasze. Se Paulus oder Apollos oder Kephas oder Welt oder Leben oder Tod, gegenwärtiges oder zukünftiges, alles ist euer, weil wir Christi sind. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kephas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi. Das will der Herr uns geben in seiner eigenen Person. To chce nam Pan darować w swojej własnej osobie. Wenn wir nur die Prioritäten und Schwerpunkte in unserem Leben richtig setzen. Jeżeli będziemy właściwie ustawiać priorytety w naszym życiu i kłaść nacisk na właściwe rzeczy. Und das ist die Schlussfolgerung, die dann in Vers 13 gezogen wird. I taki jest też i wniosek, który tutaj został podany nam w wierszu 13, 16 rozdziału Łukasza. Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Entweder dem einen oder den anderen. Albo jednemu, albo drugiemu musi służyć. Entweder hasst er den einen und liebt den anderen oder umgekehrt. Albo będzie nienawidził jednego, a miłował drugiego, albo odwrotnie. Und das vergleicht er mit diesen beiden Dingen, die er vorher vorgestellt hat. I on to porównuje z tymi dwoma rzeczami, które poprzednio przedstawił. Entweder dienen wir Gott oder dienen dem Mammon. Albo my służymy Bogu, albo my służymy Mammonie. Gott will keine geteilten Herzen. Bóg nie chce podzielonych serc. Sie sind ihm letztlich ein Gräuel. Bo koniec końców podzielone serca są dla Boga obrzydliwością. Er möchte nicht, dass wir auf beiden Seiten hingen. Bóg nie chce, abyśmy na dwie strony kuleli. Doch dazu haben wir manche anderen Bibelstellen in der Schrift. W tym względzie też znajdujemy wiele innych miejsc z Pisma. Wir lesen in 1. Könige 18, Vers 21, dass Elia sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Czytamy w 1. Księdze Królewskiej w 18. rozdziale. Vers 21. 1. Könige 18, Vers 21. 1. Królewska 18, wiersz 21. Tutaj Elizeusz przystępuje do całego ludu i mówi: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Und dann steht dabei und das Volk antwortete ihm kein Wort. I okazuje się, że lud nie odrzekł mu ani słowa. Koniec tego wiersza. Wenn der Herr uns heute fragt, gdyby Pan nas dzisiaj zapytał, wollen wir ihm da nicht eine andere Antwort geben? Czy nie chcielibyśmy mu dać innej odpowiedzi? Wollen wir ihm dann nicht sagen, Herr, wir möchten doch wirklich dir dienen? Czy nie chcielibyśmy mu rzeczywiście powiedzieć, Panie, chcemy Tobie służyć? Wie ernst der Herr diese Doppelherzigkeit beurteilt? Jakże poważnie Pan te podwójne serce, czy podzielone serce osądza, to oglądamy. Lernen wir aus Psalm 119, Vers 113, wo er sagt, die Doppelherzigen hasse ich. To możemy zobaczyć w psalmie 119, w wierszu 113. Lasst uns doch. U nas jest napisane, ludzi chwiejnych nienawidzę. W języku niemieckim jest napisane, ludzi o podwójnym sercu nienawidzę. Lasst uns doch die Sprache des Liederdichters uns zu eigen machen.
I dlatego chciejmy sobie też i przywłaszczyć słowa, jakimi wyrażał się też i poeta w pieśni, der gesagt hat, dir ganz zu leben ich begehre. Następującymi słowami, do ciebie całkowicie należeć, tego ja całkowicie pożądam. Um mein ganzes Herz nur dir zu weihen. A całe moje swoje moje serce tobie chcę ofiarować, poświęcić. Und das können wir auch dadurch unter Beweis stellen. A my możemy tylko to wtedy udowodnić, że tak jest. Wenn wir unseren irdischen Besitz, jeżeli będziemy w stosunku do naszej ziemskiej posiadłości czy posiadania czegoś na ziemi verwalten und einsetzen für seine Sache, um seine Billigung zu erfahren. Będziemy zarządzali dla jego sprawy, będziemy tym szafowali tak, aby to było dla jego dobra. Dann haben auch wir uns Freunde gemacht mit dem ungerechten Mammon für die Ewigkeit. Wtedy też i my uczynimy sobie przyjaciół tą mamoną niesprawiedliwości na całą wieczność.